też spotykamy się tutaj, bo Śląsk i Piotr Celeba, to chyba sobie nikt nie wyobraża innego scenariusza, żeby to rozdzielić. Czy po prostu jesteś... Jak stare, dobre małżeństwo. No tak, już troszeczkę lat jestem we Wrocławiu, z przerwami oczywiście, ale łącznie uzbierało się to już chyba ponad 10 lat, więc same dobre wspomnienia, jeśli chodzi o Wrocław, mi się nasuwają. I wszystko to, co mogłem osiągnąć w piłce, akurat to jest związane ze Śląskiem Wrocław. Oczywiście debiutowałem w Pogoni Szczecin, w moim klubie, ale tutaj tak naprawdę dostałem taką pierwszą szansę wypłynąć na te szerokie wody. I dzięki trenerowi Tarasiewiczowi, który mnie ściągnął, najpierw w 2006, później w 2008, miałem możliwość poznania Wrocławia, jak tutaj wszystko funkcjonuje i przede wszystkim klub, jak to, szczególnie kibice, jak to wszystko tutaj jest zorganizowane. Spodobało mi się, no i do dnia dzisiejszego tutaj jestem. Oczywiście były przerwy z różnych względów, ale wraca się tam, gdzie jest, tutaj się czuję jak w domu, tak, i dlatego tutaj wracam. W 2006 przyszedłem tutaj za trenera Tarasiewicza, gdy właścicielem był Edward Tak, brat Antoniego, którym był właścicielem Pogoni. Po prostu zostałem wytransferowany na zasadzie idź na pół roku, ograsz się, no i wrócisz. I taki był początkowo plan, który się zrealizował, bo po tym pół roku wróciłem do Pogoni, gdzie rozegrałem jeden sezon w Ekstraklasie. Ale zespół się rozpadł i zgłosiła się najpierw korona, a po roku trener Tarasiewicz ponownie chciał mnie tutaj we Wrocławiu. No i już się udało ściągnąć i to, można powiedzieć, kolejne 4 lata to było najlepsze, co mogło spotkać każdego zawodnika, który marzy o sukcesie, bo tutaj osiągnęliśmy najpierw Puchar Ekstraklasy, wicemistrzostwo, mistrzostwo. To są momenty, które po skończeniu kariery będziesz sobie wspominał do końca życia, o tak. I akurat wszystko to, co najlepsze, jest związane ze Śląskiem Wrocław. Tak, dokładnie. Przyjechałem tutaj w 2006 na obóz i po tym obozie wróciłem do Szczecina. I za chwilę został wykonany telefon od trenera Tarasiewicza. Krzysiu Wołczek złapał groźną kontuzję, kolano poszło. No i nieszczęście kolegi okazało się moim szczęściem, które trwa do dzisiaj, o tak, że rozegrałem pół roku na prawej obronie. Właśnie dzięki temu, że kolega miał pecha i doznał kontuzji. Bo nigdy nie wiadomo, jakby to się potoczyło, gdyby Krzysiek był zdrowy, graliby dobrze. Wtedy ciężko wskoczyć do składu, a tak to miałem, można powiedzieć, właśnie tą odrobinę szczęścia. Trener na mnie postawił, mimo że wiadomo, jak to jest na początku i też gdy zawodnik jest wypożyczony tylko na krótki okres. Grałem, udało się przekonać trenera i to zaowocowało później, można powiedzieć, 2 lata później, że wróciłem do Śląska już na długo. No tak jak mówię, wszystko to, co w piłce można osiągnąć, kojarzy mi się ze Śląskiem właśnie. Debiut w reprezentacji, walka o medale, europejskie puchary. Później wiadomo, była przygoda w Rumunii, ale jak się skończyła, to już niektórzy wiedzą. Ponownie tu wróciłem i mam nadzieję, że już w tym sezonie znów zagościmy na podium i później w europejskich pucharach, ale do tego jeszcze daleka droga, dużo kolejek przed nami, ale wszystko przebiega tak, jak powinno być. Jesteśmy blisko ósemki i później to jest sport, o tak, zostanie 7 spotkań w rundzie finałowej. Jeżeli będzie dobra forma całego zespołu, to można wszystko zrobić. Tak, widać to po zaangażowaniu każdego z zawodników. Czy to w meczu, czy na treningu, bo wiadomo, że kibice, dziennikarze często oceniają zawodników przez pryzmat meczu, a nie wiedzą, co się dzieje na treningu.
Zaangażowanie jest wszystkich i to się przekłada później na wyniki, że obojętnie kto pauzuje, kto ma kontuzję, tak jak na przykład Wojtek Gola, wchodzą inni i zastępują godnie, no i te wyniki są. I też przypomina mi się taki 2011-2012, kiedy też te szczęście nam dopisywało, tak, przez te poprzednie 4 lata szczęścia brakowało też czegoś innego. A w tym to wszystko się skumulowało, dobra atmosfera w zespole, więc jedziemy dalej i zobaczymy, co się wydarzy w połowie maja. Tak, tych rekordów jest sporo, ale na dzień dzisiejszy to jest dla mnie, można powiedzieć, odległa już przeszłość. Bo nie liczy się to, co kiedyś było, liczy się to, co jest tu i teraz i to, co będzie. Podpisałem kontrakt na kolejne 2 lata i mam zamiar dalej grać, pomagać zespołowi, być wzorem profesjonalizmu i mam nadzieję, że jeszcze nie jeden da się jakiś pobić rekord, chociażby grę w europejskich pucharach kolejny raz zapewnić, czy o medale. Bo mało jest zawodników, którzy mogą poszczycić się zdobyciem na przestrzeni kilku lat jakiegoś medalu w tym zespole, o tak. A że jestem już 10 lat, to fajnie by to się wszystko zatoczyło i liczę na to, że w najbliższym czasie osiągniemy wspólnie sukces i dołożę jakąś cegiełkę do tego wszystkiego. Na pewno, jeżeli się trenuje na profesjonalnym poziomie bardzo długi czas, bo tak naprawdę zacząłem najpierw judo od dzieciństwa do 16 roku życia, później przeszedłem na piłkę, to cały czas ten sport mi towarzyszył, a że piłka to już praktycznie większość mojej kariery czy całego życia, to jestem świadomym zawodnikiem. Może nie zawsze, o tak, bo czasami nadgorliwość moja dalej wychodzi, że czasami powinienem odpocząć, a dodatkowo trenuję i nie zawsze to skutkuje czymś pozytywnym. Niektóre urazy, które miałem, były spowodowane tym, że aż za bardzo chciałem, ponieważ moje ciało czuje się, że jest młode. Bo wiem, że wiele osób zarzuca, że już jak jest pewien wiek, to już najlepiej pochować do trumny, ale tak nie jest w moim przypadku i to udowadniam sobie czy innym, bo jeżeli ktoś profesjonalnie podchodzi od początku, a nie na końcówkę kariery i zaczyna być profi, to jestem w stanie przeciągnąć jeszcze swoją karierę bardzo długi czas i to zrobię. To zrobię, ponieważ wiem, na czym stoję, wiem, na czym bazuję i wszystko to, co osiągnąłem, to właśnie poprzez swoje podejście do zawodu. Dokładnie. Powiem tak, życie w ostatnim czasie nauczyło mnie bardzo dużo, ponieważ kontuzję, którą doznałem na meczu rezerw, nigdy bym sobie takiej nie przewidział, tak, że jedno zderzenie, jeden moment nieszczęśliwego spotkania się z przeciwnikiem spowodował, że pękła mi głowa, tak, kość czołowa i to można powiedzieć, dzięki tej kontuzji też bardzo dużo zrozumiałem, że nie ma sensu wybiegać aż tak daleko w przyszłość. Trzeba się skupić na tym, co jest teraz, a nie liczyć, co będzie za miesiąc. Bo w tamtym momencie, gdy schodziłem do rezerw, nie przewidziałem, że uszkodzę się na 3 miesiące i będę bez treningu przez 6 tygodni. Byłem całkowicie wyłączony, co w moim przypadku oznaczało jak detoks. Więc i po tym czasie mój organizm bardzo dużo odpoczął i to można powiedzieć spowodowało, że bardzo dużo zrozumiałem i też nauczyło mnie wielu innych wokół piłki zachowań, dlatego
na dzień dzisiejszy liczę, że to nie jest mój ostatni kontrakt, ale tego nigdy się nie da przewidzieć. O tak, nie da się przewidzieć przyszłości. Trzeba się skupić na tym, co tu jest, tu i teraz, czyli pomóc drużynie i osiągnięciu sukcesów, bo życie jest nieprzewidywalne i ja jestem tego przykładem, czy ten uraz, o tak. Tak, to nie jest korporacja, to nie jest zwykły klub. Jak przychodziłem w 2006, poznałem bardzo dobrą szatnię, która przyjęła mnie kapitalnie. Później 2008-2012 to już była jedna wielka rodzina, o tak, bo spędziliśmy ze sobą 4 fantastyczne lata, wieńczone, wiadomo, mistrzostwem i wicemistrzostwem. No i teraz po tym powrocie Rumunii dalej widzę, że wszyscy dookoła klubu starają się pomóc nam, zawodnikom, ale też nie ma żadnego podziału, czy ktoś pracuje w dziale marketingu, czy w szatni. Wszyscy starają się pchać ten wózek w jedną stronę, czyli jedna wielka rodzina i tak jak to jest twój klub, o tak, jak to slogan często można słyszeć. I to mogę powiedzieć, na przestrzeni tylu lat jest to miejsce specyficzne, bo każdy zawodnik, który nowy przyjdzie, mówi, że atmosfera, jaka tu jest, jest zupełnie inna niż w innych zespołach, o tak. I staramy się to wpajać, bo kiedyś mi to zostało wpojone przez z tych starszych zawodników, kiedy byłem młokosem. No i teraz to próbujemy, ci starsi zawodnicy, przekazać się młodym, że nie przychodzisz tak jak do roboty, że przychodzisz, robisz swoje i wychodzisz, ale żeby też utożsamiać się z tym klubem i dawać przykład młodym zawodnikom, żeby pokochali te barwy, byli częścią. No i co za tym idzie, razem z kibicami świętować sukcesy. Tak, powiem tak, jestem wychowankiem Pogoni Szczecin i tego się żaden zawodnik, obojętnie z jakiego klubu pochodzi, się nie wyrzeknie. O tak, tam zdobyłem swoją pierwszą bramkę w lidze, tam zadebiutowałem przede wszystkim w lidze, stawiałem pierwsze kroki, ale Wrocław stanowi dla mnie szczególne miejsce, ponieważ tutaj osiągnąłem największe sukcesy. Tutaj moja rodzina się czuje bardzo dobrze. Drugi syn, Milan, urodził się we Wrocławiu, więc wszystko, co najlepsze, tak jak mówię, jest kojarzone u mnie z Wrocławiem. Jeśli chodzi o profesjonalną, ale też życiową, bo to nie można tego rozdzielić, ponieważ jeżeli masz rodzinę przy sobie, jeżeli masz dzieci, żonę, to powoduje, że czujesz się zdecydowanie lepiej i możesz się skupić tylko na piłce. I to przez te wszystkie lata mi to pomagało i mam nadzieję, że dalej będzie to funkcjonowało tak, jak funkcjonuje. I mam nadzieję, że wspólnie wszyscy, o tak, bo to można powiedzieć kibice, my, zawodnicy, ale cały klub osiągnie jeszcze nie jeden sukces. Więc mam nadzieję, że przez te kolejne lata, które tutaj będę, pomogę i będziemy świętować na rynku tak, jak świętowaliśmy w 2012. Może nie dosłownie wszystko, ale w większości przypadków. Więc trzeba się skupić na robocie, na tej, co jest teraz, a co nam przyniesie i jak to trener Zdeno mówi, piłkarski Bóg przewidział dla nas, no to trzeba zaakceptować i iść dalej do przodu, bo nie można myśleć o tym, co było kiedyś. Liczy się tu i teraz i najbliższa przyszłość.